Kochani, ja wam powiem taką historię. Mojej ostatniej rozmowy z naszym synkiem. Odbieram go z basenu 1,5 tygodnia temu. Wsiadł do samochodu. I mówię do niego, no jak było na basenie? Zawsze go pytam. Mówię, miałeś fajny czas? On mówi, nie, dzisiaj było słabo. Ja mówię, tak. Mówię, dlaczego dzisiaj było słabo? No, bo wiesz, mamo, przyszedł taki kolega kiedyś z mojej podstawówki i pływał obok mnie na torze i on jest ode mnie lepszy. Ja mówię, skąd wiesz, że jest od ciebie lepszy? Widziałam, że jest ode mnie lepszy. Mówię, było mi przykro. Mówię, tak mi się zrobiło przykro. Mówię, okej, ale po co ty chodzisz na ten basen? On mówi, no bo lubię. Ja mówię, dobrze, mówię, lubisz pływać i to jest super, że robisz to, co lubisz. Bo to nas napędza, tak? Ale po co ty tam chodzisz? Jaki jest twój cel, dla którego ty chodzisz na ten basen? I mój syn mówi, bo ja chcę zostać ratownikiem. Najpierw młodszym, a później starszym. Ja mówię, i to jest twój cel. I po to chodzisz na basen. Mówi, i jakie ma znaczenie dla twojego celu to, że znalazł się z boku ktoś, kto pływa lepiej niż ty. Kto wykonuje to lepiej niż ty. I mój syn spojrzał na mnie i mówi, no żadnego to nie ma znaczenia. Mówię, dokładnie, mówię, to nie ma żadnego znaczenia, że z boku jest ktoś, kto robi lepiej, bo ty masz swój cel. Światło jest na twój cel. Tylko na to pada światło. To ci oświetla, to cię ciągnie te światło, tak? To jest to, co ty chcesz zrealizować. Z boku nie ma światła. W momencie, gdy mój syn odwrócił swoją głowę i spojrzał na bok, to przyszła ciemność. Mówię do niego, tam jest ciemność, tam nie ma światła. Te marzenia i pragnienia, które są złożone w tobie, które są złożone w nas, na te marzenia i pragnienia pada światło. Gdy obracamy się na bok, tam jest ciemność, tam nie ma światła. I mówię do niego, zobacz, na twojej drodze jest postawiony człowiek, twój trener. On już jest ratownikiem i młodszym, którym ty chcesz być, i starszym, i trenerem, i prawdopodobnie egzaminatorem. On jest po to posłany do twojego życia, żeby ciebie wyposażyć do tego, żebyś ty osiągnął swój cel. Mówię, zobacz, to jest duchowa zasada. Patrzysz na światło przyświecające dla twojego celu. Idziesz do tego, uwielbiasz to robić, pragniesz zrealizować swój cel. Nie odwracasz się na bok, ażeby porównywać się z kimś innym, czy szukać czegoś po boku, bo tam jest ciemność. Z boku twojej drogi stoi trener, którego zadaniem i pragnieniem jest to, żebyś ty osiągnął cel. Doskonała pomoc dla ciebie, żeby ciebie wyposażyć. I mówię, synu, to jest duchowe, zapamiętaj to na całe życie. I to dotyczy każdego z nas. Na nasze pragnienia jest światło, to nas ciągnie, to nas napędza, to nas popycha. Ale gdy będziemy odwracali się na bok, możemy tam bardzo różne rzeczy zobaczyć. Lepszych od nas. Coś, co będzie nas odciągać, czy zniechęcać. Wtedy patrzymy na ciemność, nie widzimy światła. Na tej naszej drodze do realizacji marzenia, do tego światła, będą trenerzy, będą postawieni przez Boga ludzie, żeby nas wyposażyć i pomóc nam zrealizować ten cel. Ale w momencie od nas to zależy, czy odwrócimy oczy od tego światła, czy będziemy patrzeć na to światło i realizować swój cel. I tak jak powiedziałam do mojego syna, duchowa zasada, synu, niech ci przez całe życie przyświeca, tak dzielę się tym z wami, bo wierzę w to, że każdy z nas może patrzeć tak samo.